Znajdź współczynnik kierunkowy prostej, przedstawiony na rysunku. Współczynnik kierunkowy, czy też nachylenie prostej, to jest taki współczynnik, który nam mówi, jak stroma jest ta prosta. No i on się wyraża takim stosunkiem, że to jest stosunek delta Y do delta X, gdzie ta literka grecka delta oznacza przyrost, czy też zmianę. Czyli tutaj mamy przyrost współrzędnej Y. A tutaj mamy w mianowniku przyrost współrzędnej x. Lub też, tak jak mówiłem, możemy nazwać, że to jest zmiana. Zmiana y, współrzędna y, podzielona przez zmianę współrzędnej x. No ale przyrost czy zmianę pomiędzy czym a czym. Przyrost pomiędzy dwoma dowolnymi punktami na tej prostej. Możemy sobie wziąć dwa dowolne punkty, na przykład ten i ten i dla tych punktów obliczyć przyrost y -a i przyrost x. -a, o ile zmienia się y, a o ile zmienia się x, jak przechodzimy od tego punktu do tego punktu. To będzie nasz punkt startowy, to będzie nasz punkt końcowy. No to zobaczmy, ile będzie równe tutaj delta x. Zaczynamy od współrzędnej x równej minus 3, tyle ona nas dla tego punktu, a kończymy na współrzędnej x równej 0. Czyli przyrost w kierunku x, delta x, jest równy 3. A co będzie z y? Zaczynamy od współrzędnej y równej 3, a kończymy na współrzędnej y równej 2. Czyli przesuwamy się w dół o jedną jednostkę. Czyli delta y będzie równe minus 1. Dlatego, że do 3 dodajemy minus 1 i dostajemy 2. Czyli y zmienił się o minus 1. Czyli w tym wypadku nasz stosunek delta Y jest równy minus 1, a delta X jest równe 3. Nasz stosunek delta Y do delta X jest równy minus 1 trzecia. I to jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu. Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy minus 1 trzecia. To oznacza, że za każdym razem, jak przesuwamy się w prawo o 3 jednostki. To w dół przesuwamy się o jedną jednostkę. I stosunek delta y do delta x jest zawsze równy minus 1 trzecia. No możemy sprawdzić, że jak weźmiemy jakąkolwiek inną parę punktów, to dostaniemy ten sam wynik. Weźmy sobie na przykład jako punkt początkowy teraz ten punkt, a jako końcowy ten punkt. I policzmy dla tych dwóch punktów delta y i delta x. Zacznijmy tym razem od obliczenia delta y. Jak startujemy z tego punktu to startujemy od współrzędnej y równej 1, a kończymy na współrzędnej y równej 3. Czyli delta y jest równe w tym wypadku 2, dlatego że y zmienia się o 2, rośnie o 2. A ile będzie równe delta x w tym wypadku? Zaczynamy od współrzędnej x równej 3, stąd zaczynamy, a kończymy na współrzędnej x równej minus 3. Czyli przesuwamy się w lewo o 6 kratek, czyli x maleje. O 6, czyli inaczej przyrost delta x jest równy minus 6. Musimy minus 6 dodać do, do tej współrzędnej, do trójki, żeby dostać minus 3. Czyli w tym wypadku widzimy, że delta x jest równe minus 6, a delta y jest równe 2. No i jak skrócimy ten ułamek przez przez 2, no to dostaniemy minus 1 trzecią, czyli znowu ten sam wynik. Widzimy, że to nie ma znaczenia, jakie punkty weźmiemy. Równie dobrze mógłbym wziąć na przykład ten punkt i ten punkt i zobaczyć, że tutaj delta y jest w tym wypadku równe znowu minus 1, a delta x jest w tym wypadku znowu równe 3, a stosunek delta y do delta x jest równe minus 1 do 3, czyli znowu ten sam współczynnik dostaje. Widać zatem, że możemy wziąć dowolne dwa punkty, obliczyć między nimi przyrosty delta Y i delta X podzielić i dostaniemy, dostaniemy współczynnik kierunkowy prostej. I w tym wypadku ta prosta ma nachylenie równe minus 1 trzecia.